Piąte dni Pruszkowa zaczynają przechodzić do historii, ale zanim to się stanie, zanim to uczynimy, przed nami ostatni koncert. Ale szanowni państwo, ktoś może powiedzieć, że to przypadek. Ja w takie przypadki nie wierzę. Miło jest mi poinformować, dostałem informację przed chwilą, że Pruszkowski Klub Sportowy Znicz awansował do pierwszej ligi. Duże brawa! Szanowni państwo, jest to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego miasta, tym bardziej, że przypada w roku, w którym klub sportowy obchodzi swoje stulecie. Miejski Klub Sportowy Znicz w Pruszkowie, bo tak brzmi pełna nazwa i właściwa nazwa tego klubu, powstał w 1923 roku. W tym roku także przed nami obchody stulecia tego klubu, naszej akademii. Myślę, że duże brawa chłopaki zasłużyli, są teraz w Krakowie. Dziękuję wam ślicznie.